Siemany maneczko! Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowym odcinku. Zapewne każdy z was grał, albo każdy z was widział choć raz w życiu Agario. Byłeś taką wielką kulką, która zbierała małe kulki albo inne kulki zżerała, żeby być większą kulką. Bardzo proste i bardzo wciągające. Slither.io ma trochę inne zasady, aczkolwiek jest mega super wciągający. Jeżeli w Agario ja wcale nie wciągałem tak bardzo, to w Slithera mogę grać godzinami. Ale już nie mogę się doczekać, jak zagram, więc zapraszam was bardzo serdecznie. No i jak widzicie, jesteśmy właśnie takim fioletowym, czy to różowym wężykiem, chociaż bardziej mi się to kojarzy z dżdżownicą. No i mamy kuleczki, mamy też inne węże, które są ludźmi. Jak widzicie, te takie kulki tutaj, takie duże, to są właśnie wnętrzności innego węża. Zasada działa tak, wy możecie przez siebie przechodzić, ale uderzając w kogokolwiek innego, rozwalacie się. Więc jeżeli uda wam się zajść drogę jakiemuś wężu, to on się po prostu rozwala i możecie zjeść jego wnętrzności. To trochę brzydko brzmi, ale no niestety, natura jest jaka jest. Dobra, jak widzicie, udało mi się już trochę podrosnąć. Też jest jedna rzecz, o której wam nie powiedziałem, co on odwalił. Że pod lewym przyciskiem myszy jest takie coś jak przyspieszenie. Jak widzicie, teraz takie kropki idą, te zielone, taka linia. To jest właśnie pozostałość masy po przyspieszeniu tego zielonego, który tutaj się właśnie rozwalił. I ja sobie teraz skonsumuję... Nic sobie nie skonsumuję, bo sam się wtopiłem. Byłem już całkiem duży, 1200 punktów, więc lewym przyciskiem myszy możecie się przyspieszać, tak jak przed chwilą ten pan się przyspieszył, który mnie rozwalił. I dzięki temu możecie szybciej kogoś obejść i po prostu zajechać mu drogę i wtedy on się rozwala. Tak jak widzieliście to na moim przykładzie. O, tu jest jakaś masa niezjedzona, ale lagi są jakieś bardzo mocne. Up! Rozwalił się o mnie, widzieliście? I my teraz sobie zjemy jego masę, tylko że tam pewnie... Wow, nikt nie jadł tego. Już jesteśmy prawie tak samo duzi, jak byliśmy, jak wtopiliśmy, więc wyszło całkiem spoko. Nawet jesteśmy więksi, 2300 punktów, jesteśmy na 78 miejscu już, na 531 osób, więc tak się zaczyna gry, tak się zaczyna gry. I teraz dajcie mi trochę czasu, ja jeszcze trochę podrosnę i spróbujemy kogoś zabić. Okej, tu mamy kolejną masę do zjedzenia. Tu też mamy kolejną masę do zjedzenia, no i takie coś to ja lubię, takie coś to ja lubię. Bo zobaczcie, ile tego jest. A my mamy już 4600 punktów, prawie 5000 punktów. To już jest naprawdę dużo, nie wiem, czy kiedykolwiek miałem więcej. Więc troszkę się... Ja i sam wtopił. Po co mnie zabijał? Ja pierniczę, no i tak się kończy właśnie takie chwalenie statami. Miałem już naprawdę dużo punktów, byłem olbrzymi, ale... No niestety, tak to jest w tej grze. I teraz chcę mnie zamknąć. Rozwalił się. Fuck, jedzmy go jak najwięcej. Nie. A, chciał nas tutaj porobić pan, ale mu się nie udało troszkę. Ten też chciał nas porobić, też mu się nie udało. Ale ja bym chciał go porobić, kurczę. Chciałbym go porobić, tylko że on chce teraz... Jest, porobiłem go, widzicie, chciałem i go porobiłem. Co tu się odprawiło w ogóle? Ej, to jest moje, właśnie to mnie też trochę denerwuje, że każdy może zjeść waszą zdobycz, bo to była moja zdobycz, niewątpliwie to była moja zdobycz. W sumie ten żółty najwięcej zyskał na tym, że ja porobiłem niebieskiego. Ale no niech mu już będzie, chyba że NK porobimy. Porobimy NK? O, ale to było tragiczne, prawie sam siebie porobiłem. Tam jest ktoś ogromny. Wydaje mi się, że lepiej chyba jednak sobie spokojnie pełzać i jeść, bo kiedy jesteś bardzo agresywny, to czasem może ci się zdarzyć takie coś właśnie jak teraz. Zawsze, kurwa, za każdym jebanym razem. No i tak się porabia ludzi, tylko czemu od środka zacząłem go jeść? Mogłem po prostu sobie iść dalej. No i mam cię. No kurwa, to jest mój, moja masa. No jebany chuj. Chodź tu. Agar. No i teraz widzicie? Widzicie? Chciał wyruchać Freda, to Fred go wyruchał. No jestem najlepszy na świecie w tą grę. 3 pod rząd kile. No i to się nazywa moc. Okej, okay, co tutaj mamy? Dobra, mamy. Tylko znowu w kogoś wlecimy. No nie! No patrzcie, ile tam było masy.
Mam go! Prawie. Prawie. Dobra. Tutaj faktycznie zyskałem dużo masy na tym, że udało mi się go zniszczyć. Ogólnie duży ma łatwiej. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię być dużym wężem w tej grze. Nie wiem, może przez kompleksy. If you know what I mean. Tylko jakaś akcja by się przydała. No nie! W ten sam jebany sposób. Za każdym razem. Kurwa. Właśnie, tak coś czułem, że on wtopi. Dobra. Tutaj trzeba troszkę wolniej, bo zaraz coś będzie leciał pewnie. A jednak nie. Więc udało się po raz kolejny skorzystać na czyjejś wtopie. Czy ja chcę zniszczyć ABC? Trochę mnie wkurza takim... takim lataniem. Dobra. Stój. Dobra, mamy. Trochę zjedliśmy, bo nie chciałem też zbyt łapczywie. Tam jest żółty. Dobra, nie chcę właśnie jest zbyt łapczywie, bo wiem jak to się skończy. Wiem, że w końcu znowu na kogoś trafię. Tutaj jest dużo czerwonego. Więc spróbujemy to też troszkę podjeść. Dobra, już mamy 4 znowu tysiące punktów. Więc no naprawdę spoko wyszło. To może być ta szansa na odbudowanie mojej wiary w siebie w tej grze, bo... Ojej, chciałem trochę bardziej tam pomanewrować. Jakie to było fartowne. Prawie zginąłem na najmniejszym w ogóle, jaki istnieje. No nie może nas zamknąć. No ja pierdolę, zamknął nas. Tacy duzi byliśmy. 6000 punktów miałem i mnie zamknął jakiś większy. Dobra ludziska, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi się podobało bardzo i na pewno jeszcze nie raz zagram w to na moim kanale. Oczywiście, jeżeli wam się to spodoba, bo mam nadzieję, że wam się spodoba. Więc jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapki w górę, jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapki w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to jak zawsze zostawcie subskrypcję. Na dzisiaj to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, pa, pa!